Dzień minutę, Michał Kobosko. Jarosław Kaczyński ze społeczeństwem z zasady nie rozmawia. Nie jest mu ono do niczego potrzebne, poza bardzo krótkim momentem wyborczym. Bo przecież prezes PiS-u sam najlepiej wie, jak nas wszystkich urządzić. Jeśli Kaczyński udziela wywiadu medialnego, a to dzieje się niespecjalnie często, to też nie po to, żeby nas o czymś poinformować, tylko żeby komuś grozić. Tak jest też z tą najnowszą publikacją w jednym z tygodników, który swoją drogą już dawno temu by zbankrutował, gdyby nie pisowska kroplówka finansowa. W tym wywiadzie Kaczyński grozi swoim tak zwanym sojusznikom z tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. Mówi, że jeśli Ziobro i jego ludzie nie poprą w Sejmie unijnego funduszu odbudowy, a Gowin spróbuje zablokować planowane przez PiS podwyżki podatków, to tej koalicji rządzącej już praktycznie nie będzie. To ona zakończy swoje funkcjonowanie. Takie słowa, takie wypowiedzi ze strony Kaczyńskiego jeszcze kilka lat temu miałyby rzeczywiście efekt mrożący. Byłyby bardzo silne. Dziś to już nie jest przejaw jego mocy, to raczej przejaw jego niemocy i bezradności. Mało kto go słucha z wielkim przejęciem, a szczególnie nie słuchają go jego koalicjanci z Solidarnej Polski i Porozumienia. W jednym z Kaczyńskim można się jednak i naszym zdaniem wręcz trzeba zgodzić. Ta koalicja zakończyła już sens swojego dalszego funkcjonowania. Powinna zakończyć swoje rządy. Każdy jej dzień, każdy dzień jej funkcjonowania jest szkodliwy dla Polski i przynosi dodatkowe problemy. PiS-owcy mogą jeszcze marzyć o tym, że dotrwają do wyborów w 2023 roku, ale Polacy nie mają już na to najmniejszej ochoty.